Rewolucja przygasa, organizacja bojowa PPS-u w dużej mierze jest rozbita, strajki się kończą, ludzie są zmęczeni. Piłsudski zdaje sobie sprawę, że pewien etap walki o niepodległość Polski zmierza do końca i postanawia zakończyć ten okres działania organizacji bojowej PPS z wielkim przytupem. Postanawia zorganizować akcję w wyniku której chce zdobyć dużo pieniędzy, aby kontynuować w Galicji działalność niepodległościową. W liście do Feliksa Perla pisał Piłsudski Wiesz, że jedynym wahaniem moim jest, że oto zginę przy ekspopracji. I ten fakt chcę wyjaśnić. Pierwsze to sentymentalizm. Tylem ludzi na to posyłał, tylem po to posłał na szubienicę, że w razie jeśli zginę... To będzie naturalną dla nich, dla tych cichych bohaterów, satysfakcją moralną, że ich wódz nie gardził ich robotą. Nie posyłał ich jedynie jako narzędzia na brudną robotę, zostawiając sobie czystą. Piłsudski w tej ostatniej akcji miał wziąć osobisty łódź po raz pierwszy i ostatni. Dalej pisał do Feliksa Perla. Drugie to surowa konieczność, moneta. Niech ją diabli wezmą, jak nią gardzę. Ale wolę ją brać jak zdobyć w walce, niż żebrać o nią u zdziecinniałego stchórzostwa społeczeństwa polskiego. Bo przecież jej nie mam, a mieć muszę dla celów zakreślonych. Chcę właśnie sobą, którego nazywano i szlachetnym socjalistą, i człowiekiem, o którym nawet wrogowie paskudztwa głośno nie powiedzą. Człowiekiem zresztą, który ma trochę zasług w kulturze ogólnonarodowej. Podkreśli tę gorzką bardzo prawdę, że w społeczeństwie, które walczyć o siebie nie umie, które cofa się przed każdym batem spadającym na twarz, ludzie ginąć muszą nawet w tym, co nie jest szczytnym, pięknym i wielkim. Bardzo ostre i surowe słowa. Chyba niesprawiedliwe, ale można Piłsudskiego zrozumieć. Tyle lat walki, tyle lat wyrzeczeń i oto kolejny zryw. Bo tak Piłsudski postrzegał to, co się działo w Polsce. Kończy się klęską, kończy się niepowodzeniem. Piłsudski postanawia więc zrobić ostatnią dużą akcję. Plan tej akcji opracował wspólnie z Aleksandrem Prystorem. Postanowiono opanować pociąg pocztowy, który raz w tygodniu jechał z Wilna do Petersburga, przewożąc pieniądze zebrane przez carskie urzędy skarbowe na Wileńszczyźnie do Banku Centralnego w Petersburgu. Bojowcy zamierzali zatrzymać pociąg na stacji w Bezdanach niedaleko Wilna. W akcji tej uczestniczyli m.in. Tomasz Arciszewski, późniejszy premier polskiego rządu w czasie II wojny światowej. Walery Sławek, późniejszy przywódca bezpartyjnego bloku wspierania rządu po zamachu majowym. Aleksandra Szczerbińska, późniejsza żona Józefa Piłsudskiego. Kiedy pociąg zaczął hamować... Arciszewski, Balaga i Gibalski biegiem ruszyli wzdłuż wagonu z eskortą. Balaga usiłował widzieć okno kijem, ale bez skutku. Żandar Borysow z eskorty wyskoczył na platformę wagonu i zaczął strzelać do biegnących. Gibalski odpowiedział strzałem, trafiając w nogę Borysowa. Zdyszany Balaga wybił wreszcie okno i Gibalski wepchnął do wagonu bombę. Wybuch odrzucił ich na płot. Ranny żandar Borysow wylądował na torach. Gibalski po chwili rzucił drugą bombę w wybite okna. Do wagonu z eskortą wpadł Szeski. Na podłodze leżał zabity żandarm. Trzech żołnierzy z karabinami stało ogłuszonych eksplozją. Reszta ochrony uciekła. Tymczasem bojowcy wdarli się do przedziału z przesyłkami. Piłsudski zaczął je przeszukiwać. Czasem trafiał na gotówkę, częściej na weksle, których spieniężyć nie sposób. W drugim wagonie, tak zwanym pakunkowym. Zabarykadowali się konduktorzy. Luce Birk wysadził dynamitem drzwi. Pod groźbą drugiej bomby konduktorzy poddali się. W świetle lampy zobaczyli potężną, przyspawaną do podłogi skrzynię. Luce Birk wysadził ją. W środku były drewniane skrzynki, a w nich małe, żelazne skrzyneczki z pieniędzmi. O 23.40 Piłsudski wydał rozkaz. Za pięć minut kończymy. Pociąg dojeżdżał do Wilna. Gibalski złapał worek ze srebrem, którego nie powinien zabrać z powodu wagi. Tuż przed północą Piłsudski zadał w trąbkę drużnika. To był sygnał do odwrotu. Jedni popłynęli łodzią po w stronę Kowna, drudzy poukrywali się w sąsiednich dworach, trzeci jechali dalej tym samym pociągiem. Część worków z pieniędzy zakopano w lesie. Łącznie zdobyto 200 tysięcy rubli. Dwoje uczestników akcji – Czesław Świrski i Cezaryna Kozakiewiczówna zostało później ujętych i skazanych na karę śmierci. Zamieniono im później karę śmierci na katorkę. Oboje wrócili z zesłania po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Akcja pod Bezdanami. 26 września 1908 roku kończy historię walki zbrojnej organizacji bojowej pps Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach na portalach społecznościowych Facebook i Twitter Użytkownik Barzanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite Użytkownik Barzanin. Pozdrawiam serdecznie.